czwartek, 4 listopada, Sebastian Będziński, zapraszam na wiadomości. Spotkaliśmy się ze wszystkimi kandydatami na prezydenta Głogowa, by przybliżyć Państwu ich sylwetki. W rozmowach było mniej polityki, a więcej takich informacji, o których nie dowiemy się z plakatów czy spotów wyborczych. Być może taki właśnie materiał pomoże Państwu wybrać przyszłego kandydata na prezydenta Głogowa, a przede wszystkim sprawi, że na wybory pójdziemy. Wtedy miałam 9 lat, chodziłam do szkoły podstawowej numer 1, którą zresztą ukończyłam. 8 klasę właśnie w szkole podstawowej, w dzisiejszym gimnazjum numer 1. Tak wyglądałam. Pamiętam doskonale te mundurki i te białe kołnierzyki. Codziennie rano mama nam przygotowała te fartuszki i biegłam do szkoły. Ja nigdy nie byłam tą osobą, która myślała o tym, że będę gdzieś działać, tak żebym była tą pierwszą osobą czy przywódcą. Ja zawsze... Role, które przybierałam, to dla mnie one były takie drugoplanowe i w tych rolach świetnie się czułam. Czyli na przykład nigdy nie była pani przewodniczącą klasy? Nie, nigdy nie byłam. I rozpoczynając działalność polityczną, to też nie byłam przewodniczącą i nigdy o to specjalnie nie walczyłam. Pani Elu, na tym zdjęciu ile ma pani lat? No to i dobrze siedzę, także myślę, że około roku. Takie to jest zdjęcie. Powyżej roku podejrzewam, że w takim wózku nie dałoby rady usiedzieć. Jaka jest Elżbieta Urbanowicz-Przysiężna? Na pewno zdecydowana, starająca się rozwiązywać różnego rodzaju problemy, biorąca na siebie odpowiedzialność za wiele rzeczy, może nie zawsze potrzebnie, ale robię to chętnie. Jestem taką osobą, która... Nie potrafię siąść i tylko na przykład robić na drutach, tylko oglądać telewizję, właściwie na nią czasu. I jeśli mam, to najchętniej jest to TVN24 albo takie programy publicystyczne. Nie cały roczek, podejrzewam. Tak się składa, że urodziłem się w Głogowie, ale pierwsze 2 lata swojego życia spędziłem w podgłogowskim Kłobuczynie. Tam stamtąd pochodzą moi rodzice i tam właśnie na początku mieszkali, po czym przeprowadziliśmy się do Głogowa. Ja staram się być sobą, mieć swoje poglądy, swoje zainteresowania, swoją rodzinę i działać w tym kierunku, jaki sobie wyznaczyłem kiedyś. Także jaki jestem, no to wszyscy widzą. Oceniają mnie. No tak się złożyło, że jestem też osobą publiczną, także jestem też ocenianą przez innych. Mam nadzieję, że to co robię, to co chcę robić, pozytywnie wpływa na ludzi i jednak opinia o mnie jest pozytywna. Najprawdopodobniej 7-8 miesięcy. Pierwsze zdjęcie, jakie zostało mi zrobione, no, pochodzi z mojej rodzinnej miejscowości, siedzę niedaleko Oławy. Spokojny, opanowany, zrównoważony, lubiący atmosferę domową, lubiący zacisze domowe i myślę, że spełniony. Nawet jako dyrektor, 15 lat, jak byłam tym dyrektorem, to i pamiętam te delegacje z Warszawy, ze Szwecji, kiedy zachwycali się i zachwycali się też o pani dyrektora, a ja zawsze mówiłam, że to jest zasługa zespołu. Ja przewodzę temu zespołowi, to prawda, ale gdyby nie ci ludzie, to tego sukcesu by nie było. I takim kredem kieruję się przez całe moje życie. To tak jakby towarzyszy mi. I nigdy mnie nie odstąpiło i mam nadzieję, że nie odstąpi, bo myślę, że to jest ważna cecha. Największa wada? Nie znam języków obcych. Te, które znam, znam słabo. Kiedyś mówiłem dobrze po rosyjsku, w tej chwili z racji, że rzadko ten język używam, znacznie słabiej. W stopniu dostatecznym język niemiecki, to przeszkadza w kontaktach z partnerami z zagranicy. Potrzebuje do rozmowy pomocy tłumaczy. Generalnie kobiety powinny gotować. Tak się przyjęło w tradycji. Mam satysfakcję, że mimo, że moja rodzina już ma 27 lat, to jeszcze nigdy nie zatrułam ani nikogo z rodziny, ani swoich gości, ale nie jest to moja mocna strona. Jeżeli są ludzie, którzy robią to zdecydowanie lepiej, to wolę zostawić to w ich ręku. Nie wkładam duszy i serca w gotowanie. Jeżeli potrzeba, to robię, ale nie robię tego systematycznie. Chyba największą wadą jest to, że jestem trochę skryty. Tak przynajmniej często słyszę od swojej żony. Nie zawsze pokazuję wszelkie emocje. Niektóre rzeczy wolę zachować dla siebie.
W kolejnym materiale kandydaci wypowiedzą się o swoich przeciwnikach w wyborach na prezydenta Głogowa.